Misja Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy określona jest w Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2022-2032. To przede wszystkim kształcenie przyszłych liderów przygotowanych do pracy lub kariery naukowej oraz funkcjonowania w społeczeństwie oparte na doświadczeniach i tradycjach akademickich z poszanowaniem ludzkiej godności, wolności i tolerancji. To rozwijanie współpracy z instytucjami nauki i kultury, otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz utrzymywanie więzi z absolwentami. To upowszechnianie idei bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Kształcenie jest główną rolą każdej uczelni. W roku akademickim 2021-2022 prowadziliśmy dydaktykę na 5 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia w 20 specjalnościach. Te kierunki to filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, studia prowadzone równolegle w języku polskim i angielskim, energetyka, zarządzanie i inżynieria produkcji. Prowadziliśmy kształcenie na studiach podyplomowych, BHP i systemy zarządzania, kadry i płace, kryminalistyka i toksykologia sądowa. W zakresie działalności naukowej zorganizowano seminarium naukowe Kryminalistyka i Kryminologia, węzłowe problemy procesu karnego, psychologii, pedagogiki i filozofii w zwalczaniu i profilaktyce przestępczości z udziałem wybitnych przedstawicieli ośrodków naukowych w Polsce. Organizatorem programowym był dr Leszek Woszczek. W naszej uczelni odbyły się także 3 konferencje naukowe. Druga konferencja z cyklu Forum Safety First. Tegorocznej edycji przyświecało hasło Interdyscyplinarność Bezpieczeństwa Pracy. Inicjatorem był dr Maciej Puchała. Konferencja Zarządzanie w warunkach niepewności, organizowana we współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Inicjatorem była dr Paulina Żmijowska. Oraz konferencja Platonizm w metafizyce i ontologii, zorganizowana we współpracy z Akademią Platońską i Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym. Organizatorem był dr Rafał Katamaj. Ważną sferą uczelni jest działalność wydawnicza. Wydano publikację Policja Górnego Śląska 1920-1922 autorstwa doktora Janusza Mikitina. Światopogląd naukowy i ateizm ideologiami niszczącymi człowieka, rodzinę oraz społeczeństwo profesora Antoniego Felusia. Kultura bezpieczeństwa, dobre praktyki BHP pod redakcją Macieja Puchały oraz zeszyty naukowe w SZOP, wydawnictwo ciągłe, cykliczne. Wszystkie te działania naukowe wpisywały się w obchody roku jubileuszowego w SZOP. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zorganizowano warsztaty społeczeństwa Zrównoważony Rozwój dla studentów International Business Management z inicjatywy profesora Marka Wosińskiego. Zawarliśmy umowę z firmą Astor w celu upowszechniania wiedzy w obszarze nowoczesnych technologii automatyki przemysłowej, robotyki i systemów IT. Firma Astor objęła patronatem Laboratorium Automatyki i Robotyki Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Wykazując solidarność z Ukrainą, społeczność naszej uczelni przeprowadziła zbiórkę pieniężną. Środki zostały przekazane dla Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, naszej uczelni partnerskiej. 9 maturzystów ze szkół partnerskich w SZOP otrzymało promesy rektora na bezpłatne studia w roku akademickim 2022-2023. Beneficjenci musieli wykazać wysokie lokaty na świadectwach maturalnych. Profesor dr habilitowany inżynier Marek Trąbski, były rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, otrzymał doktorat honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Nasza uczelnia aktywnie współpracuje z 24 szkołami średnimi w zakresie popularyzacji nauki i kierunków studiów we WSZOP. W ramach tych działań zorganizowano wiele wydarzeń. Akademię Bezpieczeństwa, cykl wykładów i zajęć w laboratoriach kryminalistycznych, Dzień Kultury Krajów Anglojęzycznych, wykłady, ciekawe lekcje na terenie szkół partnerskich. Wiele osiągnięć odnieśli studenci w działalności sportowej. Opiekunem klubu AZS Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy jest magister Tadeusz Won. Nasz AZS w minionym roku uzyskał 3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Śląska w klasyfikacji uczelni niepublicznych i 8 miejsce w klasyfikacji generalnej. Kobieca drużyna siatkówki zdobyła 3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Śląska.
Osiągnięcia indywidualne odnieśli Klara Woźnicka, trzecie miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w jeździectwie i drugie miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w ujeżdżaniu. Wiktoria Wychowska, trzecie miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Filip Grzybek, trzecie miejsce w lekkiej atletyce w kategorii skoków wzwyż w Akademickich Mistrzostwach Śląska. Jakub Janoszek, drugie miejsce w lekkiej atletyce w kategorii skoków wzwyż w Akademickich Mistrzostwach Śląska. Agata Długosz, dwukrotne mistrzostwo w Akademickich Mistrzostwach Śląska w biegach przełajowych. Aktywnie w minionym roku akademickim działały koła naukowe, organizując cykliczne spotkania tematyczne, a także jednorazowe wydarzenia popularyzujące naukę. Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii zorganizowało drugą studencką konferencję naukową pod nazwą Triumf Nauki w walce z przestępczością. Konkurs Studencki Mistrz Kryminalistyki w SZOP to już trzecia edycja. Było także współorganizatorem seminariów w ramach Akademii Bezpieczeństwa w SZOP. Koło Naukowe Informatyki i Robotyki odbyło wizytę studyjną w firmie Astor Robotics Center w Krakowie. Celem było zapoznanie się z montażem robotów oraz obejrzenie interaktywnej wystawy robotyki i technologii IT w Astor Innovation Room, systemów programujących działanie maszyn. Aktywnie działał studencki samorząd. W dniach 25-27 kwietnia tego roku studenci naszej uczelni uczestniczyli w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Wiktoria Dziedzińska, studentka filologii angielskiej, została laureatką w konkursie Wygraj staż w Parlamencie Europejskim. Nagrodą główną był 6-tygodniowy staż w Brukseli. Odbył się też 9. studencki piknik majowy. Dobiega końca realizacja 4 projektów rozwojowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, których celem było uruchomienie nowych programów kształcenia, wsparcie rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych studentów, kadry akademickiej i administracyjnej uczelni, wyposażenie laboratoriów i wzmocnienie infrastruktury informatycznej. Łączna wartość tych projektów to ponad 11 milionów złotych. Niezwykle istotna była realizowana na szeroką skalę przez naszą uczelnię współpraca międzynarodowa. W ramach programu Erasmus Plus współpracujemy z 22 uczelniami europejskimi i z Turcji. W roku 2021-2022 przyjechało do nas 8 studentów z Turcji i 5 z Włoch. Na studia wyjechało z naszej uczelni 3 studentów. 1 student na filologię angielską do Hiszpanii i 2 na bezpieczeństwo wewnętrzne do Chorwacji. 6 pracowników naszej uczelni prowadziło wykłady w Słowacji, we Włoszech i w Turcji. W SZOP prowadzi także studia w języku angielskim dla cudzoziemców. 1 stopnia Business Ethics and Sustainability. 39 kandydatów od 1 października rozpoczęło pierwszą edycję studiów. Oraz 2 stopnia International Business Management dla 35 studentów. To już 3 edycja. Są to studenci z Algierii, Etiopii, Gany, Nigerii, Rwandy, Somalii i innych krajów. W dalszym ciągu realizujemy program 2 dyplomy, wspólny program kształcenia z 8 uczelniami z Ukrainy. Weźmie w nim udział 130 studentów. Na zaproszenie Kolegium Nauk Społecznych z wizytą studyjną przyjechali do naszej uczelni studenci oraz pracownicy naukowi Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu. Celem wizyty studyjnej był udział w zajęciach specjalistycznych z kryminologii i kryminalistyki. Uczestnicy zapoznali się z laboratorium kryminalistycznym naszej uczelni, z metodami badań kryminalistycznych oraz poligraficznych. Dla nauczycieli akademickich z partnerskich uczelni w Ukrainie zorganizowaliśmy seminarium z zakresu zapewnienia jakości kształcenia. Obecnie studiuje u nas 1644 studentów. Nowy rok akademicki rozpoczyna ponad 400 pierwszoroczniaków i 204 studentów z zagranicy.